Jesteśmy na terenie Dygowskiego Samorządowego Parku Inwestycyjnego InwestPark. Ze mną wójt gminy Dygowo i prezes zarządu InwestParku. Panie wójcie, zacznę od pana. W dniu wczorajszym podpisany został akt notarialny, przekazana została ziemia spółce. Proszę powiedzieć, co to oznacza? Otóż to oznacza, że kolejny krok do tego, aby na terenie gminy Dygowo powstała taka dzielnica przemysłowo-usługowa, został wykonany. Otóż tym aktem notarialnym gmina przekazała spółce InvestPark działkę, na której stoimy. No i teraz już spółka przystępuje do kolejnych działań. Więcej na temat działania spółki na pewno opowie pan prezes, pan Robert Madejski, któremu oddajemy głos. Bardzo proszę, pan prezes. Dzień dobry państwu. Witam wszystkich mieszkańców w gminy Dygowo. Szanowni Państwo, z panem wójtem w tamtym roku zaplanowaliśmy pozyskiwanie środków, żeby utworzyć na terenie gminy Dygowo nową dzielnicę przemysłową, gdzie mogą się lokować inwestorzy, ale nie tylko zewnętrzni, ale także i lokalni. Tutaj w tym miejscu ma w przyszłości powstać nowa dzielnica przemysłowa, ale tą pierwszą inwestycją ma być inkubator przemysłowy. Jest to nowoczesny obiekt, który będzie wynajmował powierzchnię produkcyjną, magazynową dla przedsiębiorców. I takim sposobem, taką usługą, tak jak to zrobiłem w mieście Białogard, chcemy pozyskiwać inwestorów zewnętrznych i przedsiębiorców. Wspomniał pan o Białogardzie, więc ja jeszcze zadam jedno pytanie. Czy mógłby pan troszeczkę o sobie w kwestii właśnie doświadczenia w materii właśnie takich inwestorów? Przez ponad 20 lat w Białogardzie byłem dyrektorem Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Wspólnie z samorządami utworzyliśmy model białogardzki, który opiera się nie tylko na inkubatorze przedsiębiorczości, inkubatorze technologicznym, ale także na funduszu pożyczkowym, na biurze obsługi inwestora i także utworzyliśmy z miastem Białogard spółkę w InvestPark Białogard, która przyciąga inwestorów poprzez budowę obiektów pod wynajem, obiektów przemysłowych. I ten model chcemy zaadoptować w gminie w Dygowo. Wspólnie z panem wójtem, z radnymi zlokalizowaliśmy ten teren w okolicy właśnie miejscowości Czernin. Tylko 2 kilometry od pętli z drogą krajową, drogą ekspresową w S6. To jest teren bardzo atrakcyjny dla inwestorów, dlatego liczymy na duże zainteresowanie. Proszę powiedzieć, jak wygląda plan działania na najbliższy czas, kiedy pierwsze prace będą na tym terenie? Otrzymaliśmy teren, już od pewnego czasu przygotowani jesteśmy do inwestycji, mamy koncepcję na inkubator przemysłowy, który będzie się składał z dwóch równoległych hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną. Inwestycję taką już budowlaną chcemy rozpocząć na początku roku, czyli przed nami wykonanie projektu, pozwolenie na budowę i wejście na plac budowy. Inwestycję chcemy zakończyć w lato, czyli już piersi przedsiębiorcy, pierwsze miejsca pracy w inkubatorze przemysłowym, to jest koniec lata. Panowie, jest okazja w tej chwili. Kogo zapraszacie do współpracy? Myślę, że wszystkie podmioty, które są zainteresowane, zarówno te podmioty lokalne, jak i te spoza terenu naszej gminy, myślę, że znajdą tutaj ciekawą propozycję dla siebie. Na pewno już to zainteresowanie ze strony takich podmiotów jest. Zachęcamy do kontaktu, tutaj już do kontaktu do spółki, do pana Roberta. Myślę, że tutaj będą szczegółowe informacje udzielone. I powiem tak, no, moim takim wielkim marzeniem byłoby stworzenie takiej dzielnicy przemysłowej nie tylko w skali naszej gminy, ale dla całego regionu i mam nadzieję, że to marzenie gdzieś tam w przyszłości będzie spełnione. Pamiętajmy, że region kołobrzeski jest o dużym potencjale, ale tu się wyróżnia w gospodarka, gałąź turystyczna. To jest po części plusem dla regionu, ale minusem dla mieszkańców, ponieważ rynek pracy jest jednorodny. Przez to są niskie dochody, niskie wynagrodzenia. My chcemy wprowadzić inne branże, żeby mieszkańcy, szczególnie w gminy Dygowo, mieli więcej ofert w pracy i bliżej do pracy właśnie z gminy Dygowo. A propos kontaktu, warto też dodać, że spółka ma swoją siedzibę.
Spółka ma siedzibę w Dygowie przy ulicy Kołobrzeskiej 28. To jest takie biuro, które nam dzisiaj wystarczy, żeby operacyjnie nadzorować inwestycje i ją realizować. Oczywiście spotykamy się już z przedsiębiorcami, z inwestorami, tak jak mówił pan wójt, którzy już słyszeli o naszej ofercie, o naszej inwestycji, mimo że jeszcze niewiele zrobiliśmy w tym kierunku, ale od tego momentu, kiedy przekazano nam ten teren, możemy oficjalnie już uruchamiać nasze działania promocyjne, zapraszać przedsiębiorców, jak mówił pan wójt, nie tylko z naszego regionu, ale zapewne będą zainteresowani przedsiębiorcy z Polski czy z krajów Unii Europejskiej. Inwestorzy liczą nie tylko na tereny jakby zielone, na tereny inwestycyjne. To jest w gminach zbyt często wąska oferta dla inwestorów zewnętrznych. Oni liczą na coś więcej. Właśnie my to więcej oferujemy w ramach inkubatora przemysłowego, czyli oferujemy dla przedsiębiorców gotowy obiekt lub część tego obiektu produkcyjno-magazynowego. To skraca drogę do uruchomienia produkcji, do uruchomienia działalności w gminie, szczególnie gminie w Dygowo. Tym zachęcamy, chcemy zachęcić przedsiębiorców, pracodawców, żeby lokowali działalność w gminie w Dygowo dla rozszerzenia w rynku pracy. Także zachęcamy nie tylko naszych tutaj lokalnych przedsiębiorców, ale także i z zewnątrz. Przedsiębiorcy już dzisiaj się pytają, czy mogą ulokować produkcję w Dygowie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.